W tej karcie masz 12 różnych imion i nazwisk. Chciałbym, żebyś wybrała 3. W tym momencie zaznaczyłeś imiona, nazwiska seryjnych morderców, którzy zostali skazani na śmierć, a teraz zjemy ich ostatni posiłek. Co? No. Podano do stołu, gotowy? Tak. Dlaczego ogórki? No właśnie. A ja nie chcę tego jeść. Musimy. Cześć, jestem Farel i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, 10. sezon w grze Brawl Stars. Nazywa się Rok Tygrysa. W dzisiejszym odcinku wydamy 500 zł i kupimy wszystkie stopnie karnety z Dymiarskiego. Dzisiaj odblokujemy sobie nowy skin do Rose'y, Mayo Rose'a, nowe piny, nowego chromatycznego zadymiarza Kła oraz za 70. poziom nowy skin Wściekły Kieł. Żeby wejść dobrze w nowy sezon, przygotowałem dla Was konkurs. Wszyscy, którzy mają wpisany kod Farel do sklepu i subskrybują ten kanał z dzwoneczkiem, biorą udział, a do zgarnięcia jest 2 razy kod PSC o wartości 50 zł. Wyniki konkursu ogłoszę w następnym odcinku, jak będę maksował nowego zdemiarza, a ten odcinek pojawi się już w tym tygodniu. A ostatnią rzeczą, żeby wziąć udział w konkursie, jest napisanie w komentarzu, od którego sezonu grasz w grę Brawl Stars. Ten odcinek miał wlecieć wczoraj na kanał, ale niestety nad Polską przechodziły mocne burze. U nas w Warszawie bardzo mocno wiało, połamało 3 słupy energetyczne, no i niestety przez 12 godzin nie miałem prądu, więc dopiero dzisiaj jestem w stanie wrzucić dla Was materiał. Jesteśmy, moi kochani, już na moim koncie i jak widzicie, mamy nowiusieńkie lobby. W stylu takim 8-bitowym, w stylu retro. Zobaczmy sobie w sklepie, co mamy tutaj. O kurczę, chiński nowy rok w Brawl Stars! Ile nowych skinów! Jak widzicie, Rose możemy otrzymać, kiedy kupimy karnet zadymiarski. Za jeden dzień będzie nowy skin do Barley'a, później do Edgara, do Nity jest dostępny z Ligi Mocy, no i oczywiście El Primo za 15 dni. Wszystkie skiny są przekozackie, będę chciał wszystkie je zdobyć. W sklepie mamy do zgarnięcia monetki, odbierzmy sobie, no i sprawdźmy, czy mamy aktywny mój kodzik. No oczywiście, że nie. Pamiętajcie, moi kochani, żeby wziąć udział w konkursie, trzeba mieć wpisany kod Farel. Wystarczy, że klikniecie link, który jest w opisie, potwierdzicie, że macie zainstalowane Brawl Stars na telefonie i kod sam automatycznie Wam się wpisze do sklepu. To co, moi drodzy, robimy potężne zakupy, a Wy zostawcie za każdego gema łapkę w górę. Kupujemy 2000, wow! Płatność sfinalizowana i na moje konto trafia 2000 gemów. Czy Wy to widzicie? Czy Wy to widzicie? Przecież to jest majątek! Majątek w Brawl Stars. Dobrze, moi drodzy, na samym początku wejdźmy sobie w karnet zadymiarski, aktywujmy, ale oczywiście aktywujemy ulepszony za 249. Kupione! Mamy to! No i co, odbieramy na samym początku skina do Rose'y. Jest i ona! Major Rose'a. No jest przekozacka, przekozacka. Punkty mocy, skrzyneczka, gemy na razie sobie odbierzmy. Punkty mocy, goldzik. Będziemy to wszystko odbierali. No i lecimy. Lecimy z kolejnymi poziomami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zostawiłeś już łapkę? Bo jak nie zostawisz łapki, to nie klikam kolejnego. Strzelaj lajka, byku. 30, 30, 30, 18, 18, 19. I mamy 20 poziomów. Dopiero na 30 poziomie mamy kiełka. Ale zanim go odblokujemy, no to wiadomo, weźmy sobie Rose'itę. Wybieramy. Sprawdźmy, który tu już jest skin do Rose'y. Czwarty mój, okej, okay, wybieram tego skinka, pyk. No i co, zagrajmy sobie szybciutko pojedyneczki. Weźmy sobie Rose'ę, Dynamike'a oraz Griffa. Oni chyba nie są gotowi na takie lanie od takiej Rose'y. Mam gadżet, dzięki któremu moja Rose'a paraliżuje w krzakach oraz truje. Dobra, czy mi się uda dojść do tego chłopa? Oj, chyba nie, dobra. To musimy to rozegrać inaczej. Poczekać. Poczekać, aż się strefka zmniejszy i wtedy go wypunktuję. Patrz! Podszedł! Co za czub! Hello, hello, hello! Teraz będzie grał tarką, wiertarką. No dobra, tarę też jestem w stanie ograć w łatwy sposób. No i co ty żeś narobił, gościu? Co ty żeś narobił? A! Porobił! Wow! Jednak ta Rose'a była za wolna. No dobra, mam Dynamike'a. Jak tak rzucić, żeby go sparaliżowało? Pyk, pyk. Leży! Chowanego gościu gramy, czy co? Że ty się chowasz w krzaczkach? Porobiony. Został nam Edzio. Z Edziem może być problem. To, i to na pewno raczej będzie. Nie, że może, tylko na pewno będzie. Raz, dwa. Nie, leży! Nie żyje jeszcze! O kurczę, cwaniaczek! Cwaniaczek nam się, widzowie, trafił. Pyk. Pyk, pyk. No i porobiony.
łatwiutko, że tak powiem. Nie zdążyliśmy zobaczyć ultimate ataku Rosy, ponieważ mnie tarka porobiła. No okej, okay. Lecimy dalej z odblokowywaniem karnetu zadymiarskiego. Kolejne poziomy do odblokowania nas czekają. Proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo. Odblokowujemy nowego zadymiarza. I uwaga, moi kochani! Mamy! Nowy zadymiarz kieł, chromatyczny. Kieł to mist błyskawicznych kopnięć. Jego główny atak to soczysty kopniak, który sprawia, że kieł wyskakuje z butów. Super atak kła to potężne kopnięcie, które trafia kolejno wielu wrogów, jeśli znajdują się blisko siebie. Wygląda przekozacko. Od razu naszego zadymiarza tutaj wybieramy, gdzie on jest. Tutaj mamy kiełka. Pyk. I nie zagramy sobie pojedynką, zagramy sobie normalnie gierkę solo kłem. Okej, okay, let's go. Okej, okay, let's go. I zobaczmy. Pek, pek. Jak widzimy, kopnięcie jest dosyć dalekie. Skrzynki otwieramy na 4. 4 kopnięcia były. Jeszcze raz kopnę w skrzynkę i sprawdzimy. Mamy na dole Bo i Shelly. Dobra, ten Bo nie żyje. Okej, okay, jednak żyje. Czy moje kopnięcie do niego dojdzie? Tak, doszło, łatwo. Jeszcze but mi przy okazji spada z nogi, rozumiem. Tak, jeszcze kopię na daleko butem. Zarąbiście. Czyli nie dość, że jesteśmy mocni na blisko, no to na daleko zadajemy też znaczny damage. Nie za mocny, ale taki spoko. Taki spoko. Że zawsze na dobitkę możemy chłopa dobić. Patrzcie, bomba, bomba, bomba. Pyk, tu jest gdzieś Brock. Ja go od razu z buta trafiam. Nie trafiam jednak. O kurczę, miał szczęście, bo myślałem, że pojedzie w tym kierunku. I bym go tutaj zultował. No chodź, 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 Darylek. Pach, pach, pach. Kroję te power cubesy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mimo, że były trzy na mapie. I bomba, bomba, bomba. Ej, dobre jest to kopnięcie, patrzcie. Hop, ciach. Co jest? Kaktus zblokował moje potężne kopnięcie. Dobra, ja chcę chłopa wyłożyć ultimate atakiem. Gdzie on jest? To jest ośmiobitowiec, więc spoko nawet, bo ośmiobitowiec ma dużo życia. Dostał, kurczę. Ja mam go na dwa hity. Hop, hop. Okej, okay. Jest i ultimate atak. To co, wjeżdżamy w chłopa. Hop, ciach. Wow, mogę kopnąć przez rzekę. Zarąbista jest ta postać. Teraz sobie odblokujmy odznakę do kiełka. Proszę bardzo, moi drodzy. Odblokowana odznaka. Kolejny poziom, kolejny poziom. Odznaka smutna. Lecimy dalej, mega skrzynka. Nowa odznaka. Kieł klaszczący w łapki, brawo, brawo. Mamy kolejną odznakę. Wkurzony kieł. No dobra, dalej, dalej. I dalej. I kolejna odznaka do kła, czyli kieł serduszko. W następnym odcinku wymaksujemy sobie go na maksa, na ten 11 poziom teraz, tak? Chyba. Nie mam jeszcze żadnej postaci na tym najwyższym poziomie, więc sobie to zrobimy w następnym odcinku i zaczniemy od kła, bo właśnie specjalnie na to czekałem, żeby mieć kła jako pierwszy na najsilniejszym poziomie, na największym poziomie, o. Dołożyliśmy trochę tych punktów mocy. Kieł tam robi szpagat w lobby. Ulepszamy sobie oczywiście. Mamy go już na poziomie 5. Zagrajmy sobie teraz duo, bo duo będzie ciekawsze. Dobra, Morty, podnoś kamyczek. Power cube sika. Wow, ilu ich tu jest? Dobra, kopnięcie, 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 kopnięcie. Kopaj, 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 leży. Tu jest jeszcze, czeki. Kopnięcie mocne, leży, porobiona kolejna postać. Już mam 7 power cubesów, jestem mega mocny jak na tą mapę. Unik, no jednak to był taki słaby unik trochę, powiem wam. Raz, dwa, trzy. Zarąbiście, że można tak kopać na daleko, ponieważ jesteśmy w stanie tutaj sobie jeszcze, patrzcie, bomba, El Primo na hita, dobić tego ultimate ataku, żeby podraszować, nie, chłopa? 13 power cubesów. Będę szybszy od Mortisa. Zadam ostatnie kopnięcie diabelsko mocne. Patrzcie na to. Jest ośmiobitowiec, jest Spenny. Hop, bum, ciach, dwóch naraz. Wow! Jeżeli te dwie postacie są blisko, naprawdę ten kieł jest mocny, jeżeli ma dużo power cubesów, bo zadaje podwójne obrażenie w jednego i w drugiego. Zarąbisty. Do samego końca, 50 poziom. Tutaj już mamy nowe odznaki. Odznaka do kła, ta lepsza, złota. Tutaj mamy kolejną odznakę. Czy starczy mi gemów? Powinno mi starczyć. Nowa odznaka do kła, zostawianie łapki w górę. Przypominam wam, moi kochani, że dzisiaj o godzinie 16 na kanale Farelski nowy film. Tutaj macie przypięty kanał w karcie.
więc koniecznie kliknijcie, zasubskrybujcie kanał, bo tam w każdy wtorek i czwartek o godzinie 16 pojawiają się odcinki razem z ekipą oraz odcinki lifestyle'owe, więc naprawdę zależy mi na tamtym kanale, żeby go rozbujać jak najszybciej i przypominam wam, że na 100 tysięcy subów na tamtym kanale rozdaję spośród subskrybentów, czyli jednemu z was mój przycisk, który otrzymam od YouTube'a na 100 tysięcy subskrypcji. Więc naprawdę warto wziąć udział w takim konkursiku, a teraz moi drodzy czas odblokować ostatniego zadymiarza. Kieł! Wściekły kieł! Odblokowywujemy! I mamy to! Nowe przebranie wściekły kieł! Zarąbista postać, mega się jaram. Zobaczmy sobie teraz jeszcze paczki pinów, bo mieliśmy jeszcze tutaj paczki pinów do otworzenia. Okej, okay, Penny, Max i Rico, kozak. I pakiet odznak na końcu. Proszę bardzo, Daryl, Griff oraz Sandy. Tak prezentuje się nowa postać, wygląda cudnie i przypominam wam, że jest miejsce w moim klanie, które nazywa się The Farrell Team. Tutaj wyświetla wam się hashtag, więc zapraszam, jeżeli jesteście aktywnymi graczami. Ja tutaj, jeżeli ktoś jest nieaktywny, dwa dni kikuję, więc jeżeli masz odpowiednią ilość puszek, no to zapraszam. Jeszcze raz, moi drodzy, zagrajmy sobie duo nowym skinkiem. Goście przecież jak mnie zobaczy, to będzie w szoku. Challenge accepted. Okej, czym się różni animacja? Uwaga, kopię butem. Poleciał bucik, ale chyba nie różni się od zwykłego buta. Oczywiście kopnięcie, animacja kopnięcia troszkę się różni, ale nie jest taka super różnica. Dobra, ten El Primo płacze tutaj w krzakach. Bomba, bomba, bomba. Uciekł. Dojeżdżam go, kopnięcie. Ej, zarąbisty dojazd. Szybciutko można oponenta podjechać. Pach, pach, po 2300 bije na taką odległość. Patrzcie na to. Ta Jessie jeszcze dostaje. Bomba. Pa, przeżyła, przeżyła. Padam. Nie, żyje jednak. Okej, ten ból może mi tutaj narobić krzywdy mojemu ziomkowi. Ej, co tak szybko? Jeszcze jeden raczej będę chciał zagrać w takim razie. Rosa 9. Kopnięcie. Bomba. Od razu ją tak jakby zatrzymało. Lecimy, moi drodzy, z trybem pojedynki. Postaram się wszystkich pokonać naszą nową postacią chromatyczną. No zobaczymy, czy się uda. Mamy do pokonania Gale'a, Tika i Baza. Najciężej będzie pewnie z Bazem. W sumie ten Gale też niczego sobie jest przeciwnikiem. Dobra, kopię, kopię, nie trafiam. Kopię go, okej, okay, trafiłem. Wystrzelał się. Leży. Okej, okay. Dał tornado. Mógł mnie podbić i jeszcze wtedy dobić, ale mu się na szczęście nie udało. Mamy kopnięcie lepsze, ale te kopnięcie chyba sobie i tak zostawiłbym. Albo nie, dojeżdżamy Tika. Bomba, bomba! Co, co, co jest, co jest, co jest? Wow! Brawo, brawo! Czy wy to widzieliście? Ten Tik ogarnia nawet gierkę! Hop! Ciach! Połamany! No dobra, czas na Baza. Będzie to najtrudniejsze, jeżeli ma gadżet, dzięki któremu szybko ładuje sobie ultimate attack. Tak, ma. Nie trafia. Nie trafia, chłop. Nie trafia. Aj, zabrakło! Zabrakło. No nie pokonałem niestety trzech postaci, no ale dwie i tak. Nawet sobie poradziłem. Dobra. Ultuje mnie, ultuje mnie. Został mi Griff tylko, aby pokazać Baza, no. Nie będzie to wcale takie proste. Dobra, 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 dobra! Jest! Baz jest na ten tryb za mocny. Jest za mocny. Dajcie znać w komentarzu, jak oceniacie w skali od 1 do 10 nowego zadymiarza i czy już macie go odblokowanego. Pamiętajcie, że dzisiaj o godzinie 16 na mój nowy kanał wlatuje odcinek ekipowy, nie możecie go przegapić. Bierzcie udział w konkursie, bo do zgarnięcia są naprawdę spoko nagrody. Pierajcie mnie z kodem Farrell, was to nic nie kosztuje, a mi naprawdę bardzo mocno pomaga. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się, cześć!